Solo przedsiębiorca często przyciąga klientów, dzieląc się wiedzą. I podcast może być do tego potężnym narzędziem, o ile użyjemy go dobrze. Dziś powiem Ci o tym, co zrobić, żeby nagrywanie podcastu dawało Ci frajdę i przyciągało klientów. Nazywam się Marek Jankowski, pomagam solo przedsiębiorcom rozwijać biznes bez pracowników, a to jest podcast Mała Wielka Firma, odcinek numer 461. Nagrywam ten podcast od 15 lat i w tym czasie próbowałem chyba wszystkiego. Nagrywania solo, w duecie, wywiadów z jednym gościem, z dwójką gości, z grupą gości, odcinków na żywo. Nie robiłem reportaży, ale robiłem je w radiu, więc też mam je na swoim koncie. Poza moimi doświadczeniami mam też wiedzę o doświadczeniach uczestników mojego kursu Podcast Pro, a wzięło w nim udział ponad 1600 osób. I widzę pewne rzeczy, które działają też u nich i które u nich nie działają. I widzę często. Taki wzór, który się powtarza, który polega w skrócie na założeniu: "Będę robił to co inni popularni podcasterzy, to ja też stanę się popularnym podcasterem". Inni robią wywiady i mają dużą publiczność, to ja też zacznę. Inni robią godzinne odcinki, to ja też powinienem. Inni publikują co tydzień, to ja też, to ja też. Ale to jest trochę tak jak skupowaniem koszuli. To, że koszula świetnie wygląda w sklepie na manekinie, to wcale nie znaczy, że równie dobrze będzie wyglądać na mnie, że mnie też ona będzie pasować, bo może się okazać, że kiedy tę samą koszulę, która kapitalnie wygląda na manekinie, założę, no to kołnierzyk będzie za ciasny, guziki nie będą się dopinać, a rękamy będą za krótkie. Pokażę Ci dzisiaj, co zrobić i jak zrobić, żeby podcast był jak koszula uszyta na miarę dla Ciebie i żeby nagrywanie podcastu dzięki temu dawało Ci frajdę, a także przyciągało klientów. Zacznijmy od tego zaciasnego kołnierzyka. Ja patrzę na to tak, że jeżeli styl Twojego podcastu nie jest dopasowany do Ciebie, to będzie Cię dusił. Nagrywanie podcastu nie będzie sprawiało Ci frajdy, nie będzie dawało Ci też efektów takich, jakie powinno dawać, bo po prostu będziesz się czuć z tym podcastem niewygodnie. Często tutaj pojawia się taka rada: bądź sobą, bądź autentyczny, bo wszystkie inne role są już obsadzone. No i oczywiście, z jednej strony ta rada ma sens, bo jest jasne, że nie da się stworzyć kopii lepszej niż oryginał. Nie da się skopiować cudzej osobowości. Nie będę lepszym garym Weinerczakiem niż sam Gary. Ale z tą radą bądź autentyczny, bądź sobą, jest pewien problem, dlatego że czasami nie wiemy, co to znaczy być sobą. Nie zastanawiamy się nad tym i mamy trochę inny obraz samych siebie niż ludzie, którzy patrzą na nas z boku, dlatego że my sami patrzymy na siebie i słyszymy się od środka. A dopiero kiedy zaczynamy nagrywać, patrzymy na siebie z innej perspektywy, czyli z zewnątrz. I okazuje się wtedy, że kiedy słyszę nagranie mojego głosu, to brzmi on jakoś. Dziwnie, jakoś inaczej, tak jakoś drażniąco, irytująco. Kiedy słucham mojego nagrania, to okazuje się, że w co drugim zdaniu powtarzam tak naprawdę, tak naprawdę to, tak naprawdę tamto. Kiedy zacznę nagrywać wideo, to okazuje się, że robię jakieś przedziwne miny. I starając się być sobą przed mikrofonem, staramy się wtedy zmniejszyć ten dysonans, czyli gdzieś dopasować to, co my robimy, do obrazu, który mamy w głowie. Natomiast to jest bardzo trudne. I w związku z tym powiem Ci o, o paru takich bardziej praktycznych, konkretnych sposobach, które powinny Ci pomóc. Jak dobrać styl Twojego podcastu tak, żeby Cię nie dusił i żeby wykorzystywał Twoje atuty. Zacznę od przykładu z zupełnie innej dziedziny, żeby Ci wyjaśnić, o co tutaj chodzi. Jest taki zawodnik Liverpoolu, nazywa się Joe Gomez. Joe Gomez gra w Liverpoolu od 9 lat. Wystąpił w 250 meczach i do dziś, jak nagrywam ten odcinek, a nagrywam 28 kwietnia 2024, przez te 250 meczów nie strzelił ani jednego gola. Ale celem Joe Gomeza w drużynie nie jest zdobywanie bramek. On jest świetnym obrońcą. Widziałem taki ranking, gdzie na 193 obrońców grających w lidze angielskiej, w Premier League, Joe Gomez został sklasyfikowany na piątym miejscu, czyli jest naprawdę świetnym obrońcą i kibice chcą go oglądać na boisku. Nie dlatego, że strzela bramki, bo nie strzela, tylko dlatego, że świetnie powstrzymuje ataki przeciwnika. I teraz pytanie brzmi, co ty masz takiego, co sprawi, że ludzie będą chcieli cię oglądać na boisku, czyli w naszym przypadku słuchać w podcaście? Jakie są twoje atuty, które będzie w tym podcaście? Słychać, które wybrzmią w tym, co mówisz. Podam kilka przykładów, bo oczywiście te atuty mogą być przeróżne, ale <laughs> no jednym przykładem może być właśnie to, że podajesz konkretne przykłady i takie abstrakcyjne pojęcia potrafisz sprowadzić na ziemię i unaocznić odbiorcom. To, że dajesz. Praktyczne wskazówki, które ludzie mogą zastosować, to, że używasz ciekawych porównań, to, że upraszczasz skomplikowane pojęcia, przekazujesz je tak, żeby ludzie zrozumieli, to, że masz wyraziste poglądy, opinie, takie, z którymi ludzie mogą się zgadzać, może, mogą nie, ale stoisz za nimi zdecydowanie, to, że tworzysz pewne unikatowe treści, czyli masz dostęp do informacji albo dzielisz się danymi, których na co dzień nikt nie udostępnia, albo mało kto. To, że twój podcast ma przejrzystą strukturę, że słuchacze bardzo łatwo mogą podążać za tokiem twojego rozumowania, to, że masz dystans do siebie, że śmiejesz się z własnych potknięć, i tak dalej, i tak dalej. To można różne rzeczy wymyślać. Jeżeli nie wiesz, Jakie są te Twoje atuty, to często warto zapytać ludzi, którzy cię znają, co takiego jest. Zresztą oni czasami mogą ci sami to spontanicznie powiedzieć, że jak ty im coś wyjaśnisz, na przykład to super, albo śmieją się z Twoich żartów i tak dalej. Jeżeli nie wiesz, co się u Ciebie sprawdza i co pod kątem podcastowym będzie takim atutem, to proponuję zwrócić uwagę na podcasty, których słuchasz, które lubisz i wyłapywać z nich najlepsze momenty. Często jest tak, że kiedy słucham jakiegoś podcastu, zwłaszcza wtedy, kiedy robię coś równolegle, bardzo często ludzie tak właśnie słuchają podcastów, na przykład przy sprzątaniu czy prowadzeniu samochodu. No to są takie momenty, gdzie słucham, ale nie skupiam się tak bardzo na słowach, które wylatują z głośnika czy z słuchawek, ale w innych momentach staję na baczność, czy właściwie moja czujność staje na baczność i zwracam uwagę na każde słowo. To jest coś takiego, co mocniej na mnie działa? No i teraz poszukaj takich momentów w podcastach, które ty słuchasz, i zastanów się, dlaczego właśnie ten moment tak na ciebie zadziałał. Co takiego zrobił prowadzący albo gość, jeżeli to jest wywiad? Co powiedział, w jaki sposób, że to zwróciło twoją uwagę? I staraj się podobne mechanizmy zastosować u siebie. Oczywiście nie chodzi o to, żeby powtarzać cudze słowa, tylko żeby zastanowić się, dlaczego to zwróciło moją uwagę. I jak odpowiesz sobie na pytanie, dlaczego, to jak to zastosować u mnie? Na początku zwykle takie stosowanie cudzych chwytów może być trochę nieporadne, ale z czasem, gwarantuję, będzie ci to przychodzić coraz łatwiej i efekt będzie coraz bardziej naturalny. Pewnie nie każdy chwyt, który usłyszysz u innego podcastera i ci się spodoba, u ciebie się sprawdzi, ale metodą prób i błędów wybierzesz albo wypracujesz takie, które będą u ciebie działać. Jest też taka jedna zasada, bo wymieniłem trochę tych różnych przykładów, tam właśnie wyraziste poglądy, unikatowe treści i tym podobne rzeczy. Więc jest taka zasada, która jest w zasadzie, zasada, która jest w zasadzie uniwersalna. Czyli pisz powieści, nie podręczniki. Tak sobie to zanotowałem w notatkach, które przygotowałem przed nagraniem tego odcinka. Co to znaczy pisz powieści, nie podręczniki? Powieści przyciągają czytelników, ludzie kupują je w księgarniach na przykład. Podręczniki też kupują, ale dlatego, że muszą, a nie dlatego, że chcą. I w tym pisaniu powieści chodzi o to, żeby nie tylko przekazywać fakty, informacje, ale żeby użyć tych faktów i informacji do opowiadania historii, żeby połączyć ze sobą kropki, tak, żeby tworzyły jakąś spójną narrację. I można się tego uczyć oczywiście, są różne techniki, różne szkolenia ze storytellingu i tak dalej, ale podam Ci trzy bardzo proste sposoby, które mogą Ci pomóc. Pierwsza rzecz, jeżeli opowiadasz sytuację z własnego życia, żeby zilustrować jakieś zjawisko na przykład, to jest przykład historii, nawet jeżeli to jest tylko kilka zdań. Jeżeli przedstawiasz jakieś case studies, jakieś historie cudze, w których znowu Opowiadasz, co tam się po drodze wydarzyło, no to też jest historia. Jeżeli tworzysz jakieś fikcyjne scenariusze, fikcyjne przykłady, które pomogą słuchaczom zrozumieć to, co masz do przekazania, to też może być historia. Kolejna rzecz. Warto zastanowić się, czy lepiej wychodzi ci słuchanie, czy mówienie. Jeżeli potrafisz dobrze słuchać, skupiać się na tym, co mówi inna osoba, no to jest dość oczywiste, że dobrą formą dla Ciebie może być. Wywiad. Natomiast jeżeli wolisz mówić, no to to pewnie jakieś nagrania solo. Często jest tak, że trudno powiedzieć, albo jedno i drugie jest twoją mocną stroną, no i wtedy możesz korzystać z jednej drugiej formy, możesz nagrywać w duecie z innym prowadzącym, możesz stworzyć taki podcast narracyjny, gdzie mówisz ty i prowadzisz te narracje, ale wplatasz też jakieś, na przykład, wypowiedź gościa. Możesz też mieszać różne formy. Jeden odcinek może być solo, drugi może być wywiadem, trzeci może być jeszcze inny. Nie ma problemu. Są też takie podcasty. Ale tutaj niektórzy popełniają błąd. I zanim w ogóle zaczną publikować podcast, w nieskończoność analizują, zastanawiają się, na co się zdecydować, żeby to była taka dobra, trafna decyzja. I na tym etapie zostają. W efekcie blokują się i nie publikują nic. Więc rozwiązanie jest dość proste, co nie znaczy, że dla każdego łatwe. Nie będziesz mieć pewności, która forma jest dla ciebie odpowiednia, dopóki tego nie sprawdzisz. Więc moja rada jest taka: eksperymentuj. Próbuj różnych form. Jeżeli nie masz takiego wewnętrznego przekonania, że jedna z tych form pasuje ci najbardziej, to po prostu Rób różne podejścia i różne próby. Analizuj, w czym czujesz się dobrze, jakie widzisz wyniki, zaangażowanie, informacje zwrotne od słuchaczy. Jeżeli czujesz się dobrze w wideo, masz pomysły, masz zasoby, no bo to też jest bardziej energochłonne, kosztochłonne, czasochłonne, to możesz też rozbudować swój podcast o warstwę wizualną. Więc nie próbuj z góry zgadnąć, co będzie dla ciebie najlepsze, po prostu daj sobie szansę i spróbuj różnych. Rozwiązań. Także to jeżeli chodzi o styl, który nie będziecie dusił, przejdźmy teraz do tych guzików, które się nie dopinają, czyli w przypadku podcastu, powiedziałbym tutaj o dopasowaniu podcastu do swoich celów. Częste nastawienie, jakie widzę, jest takie: chcę być popularny podcast, chcę być sławnym podcasterem, no ale oczywiście to jest bardzo trudne, dlatego że na szczycie zawsze jest niewiele miejsca. I widzę niekiedy podcasterów, którzy myślą w ten sposób. Zaczynam z podcastem. Nikt mnie nie zna, więc będę robił wywiady z gośćmi, którzy są znani, którzy mają zasięg. Ci goście udostępnią to swoim odbiorcom, albo ich nazwiska przyciągną odbiorców i to mi zbuduje zasięg. Kiedyś to rzeczywiście działało, ale dzisiaj już coraz rzadziej. Bardzo, bardzo trudno osiągnąć sukces w taki sposób, i podam Ci cztery powody, dlaczego tak trudno. Po pierwsze, ten sposób działania się upowszechnił, powstało sporo kanałów tego typu, i niektóre z tych kanałów, które działają już kilka lat, są naprawdę dobre. Prowadzący mają już tych kilka lat doświadczenia w prowadzeniu różnych rozmów, w zapraszaniu takich wysoko zasięgowych gości, i ciężko ci będzie z nimi konkurować, jeżeli startujesz od zera. Drugi powód: ci zasięgowi goście byli już w wielu miejscach, więc też rozmowy z nimi nie są już taką atrakcją dla odbiorców, jak były parę lat temu. Trzecia rzecz: często zapraszani goście Niezbyt chętnie udostępniają takie linki, dlatego że ponieważ występują w wielu różnych miejscach, to też nie chcą zanudzić swojej publiczności. Więc jeżeli chcesz mieć szansę na to, że taki gość udostępni ten link gdzieś, no to ta rozmowa powinna wnosić coś nowego, nie powinna być powtórką tylko tego, o co daną osobę już wiele razy pytano. I co bardzo ważne, ta rozmowa powinna być wartościowa dla odbiorców Twojego gościa, żeby chciał ją. Udostępnić swojej publiczności. No i czwarta rzecz. Jeżeli ten gość korzysta z social mediów, żeby udostępnić link do swojego gościnnego występu u Ciebie, no to jest jasne, że social media, jak widzą link, to ścinają zasięg, więc też taką wiadomość, taki post niewiele osób zobaczy. Oczywiście, to nie jest tak, że nie warto budować popularnego podcastu, bo popularność w niczym nie przeszkadza. Natomiast, jeżeli moim celem jest zdobycie przez podcast 20 stałych klientów, to nie potrzebuję do tego 10 tysięcy słuchaczy, potrzebuję po prostu 20 klientów. A ten cel mogę osiągnąć łatwiej i szybciej, kiedy dopasuję podcast do niego. Czyli, właśnie takim celem może być zdobycie klientów, takim celem może być zbudowanie eksperckiej marki osobistej, może być wyrobienie sobie kontaktów w branży i tak dalej. I mówię o tym z własnego doświadczenia, bo Mała Wielka Firma to długo był podcast, w którym przepytywałem ekspertów biznesowych na różne tematy i wiem, że te rozmowy bardzo dobrze wzmacniały ekspercki wizerunek moich gości. Natomiast dla wielu słuchaczy, ja byłem takim człowiekiem, który umie zadawać dobre pytania i tyle. Więc kiedy postanowiłem, że skupię się na pomaganiu solo przedsiębiorcom, zmieniłem też formułę podcastu, przestałem robić te wywiady. Część słuchaczy wolała tam tą poprzednią formę i odeszła, przestała słuchać mojej wielkiej firmy, ale to mi nie przeszkadza, dlatego że wiem, że ci nowi słuchacze, których przyciąga ta nowa formuła, chętniej zostaną moimi klientami, a to jest cel, na którym mi na tym etapie zależy. Nie będę rozwijał tego wątku, mówiłem o nim w odcinku 423, więc jeżeli Cię to interesuje, to zapraszam. Co zrobić, żeby dopasować podcast do swoich celów? Zacznijmy od tego, że czasami celem jest po prostu samo nagrywanie podcastu. Chodzi o to, żeby mieć fan z tego, że masz takie własne prywatne radio i gadasz sobie do mikrofonu i ktoś tego słucha. I jeżeli masz taki cel, to jest super. To w ogóle nie, nie musisz się przejmować jakimiś tam innymi rzeczami. Robisz to dla przyjemności, możesz się kreatywnie wyżyć i już. Ale jeżeli masz inne cele. To pomyśl o tym, żeby dopasować formę podcastu do celu, który chcesz osiągnąć. Czyli, jeżeli moim celem jest zdobycie klientów na usługi eksperckie czy na produkty, to trzeba pokazać swoje kompetencje. Jak mogę je pokazać? Nagrywając odcinki solo albo nagrywając odcinki, w których odpowiadam na pytania mojej grupy docelowej. Jeżeli moim celem jest zbudowanie sieci kontaktów, na przykład w określonej branży, no to jasne, że warto nagrywać wywiady, warto nagrywać odcinki takie, w których na przykład opowiadam o moich doświadczeniach z przerobienia czyjegoś kursu, jak zastosowałem te lekcje, które stamtąd wyniosłem i jakie efekty osiągnąłem, bo tego typu odcinki bardzo mocno zwracają uwagę danej osoby i jeżeli. Taka osoba zobaczy, że korzystasz z jej wiedzy, wdrażasz i masz efekty, to bardzo, bardzo chętnie takie treści udostępni. Zbudowanie sieci kontaktów można też osiągnąć, nagrywając na przykład relacje z różnych wydarzeń, zwłaszcza konferencji, dlatego że po takiej konferencji. Organizatorzy zwykle monitorują to, co się dzieje w sieci. Jeżeli takie relacje się pojawiają, zwłaszcza pochlebne, no to udostępniają je uczestnikom konferencji. Więc to jest znowu kapitalny sposób na to, żeby wkraść się gdzieś w uwagę tej grupy docelowej. Wskazówka ode mnie, jeżeli chcesz dopasowywać podcast do swoich celów, to słuchaj innych podcastów i zwracaj uwagę na to, co działa na ciebie. Znowu podobna rzecz jak wcześniej. Na przykład, wielu podcasterów zachęca swoich słuchaczy do zapisania się na newsletter. Ale czy kiedyś takie wezwanie do działania cię przekonało? A jeżeli cię przekonało, to dlaczego? Co takiego powiedział ten podcaster albo podcasterka? W jaki sposób to zostało powiedziane? Jakie słowa tam się pojawiły? Jakie argumenty? Jeżeli to przeanalizujesz, to możesz dojść do tego, jak. Podobny komunikat zastosować u siebie, żeby był jak najbardziej skuteczny. Więc to jeżeli chodzi o dopinanie guzików. Trzeci element, o którym chcę dzisiaj powiedzieć, to za krótkie rękawy, czyli w przypadku podcastu, pomyślenie o trochę dłuższej perspektywie. Często podejmujemy decyzje, i to nie tylko w przypadku podcastów, na podstawie sygnałów, które widzimy tu i teraz. No i teraz przekładając to na świat podcastowy, jeżeli wypuściłem 5 odcinków i. Nie widzę, żeby mi przybywało słuchaczy, no to mogę dojść do wniosku, że się nie nadaje na podcastera i nie ma sensu tego ciągnąć. Jeżeli wysłałem zaproszenie do gościa, a ten gość mi nie odpisał, zwłaszcza jeżeli to była moja taka pierwsza próba z zaproszeniem gościa, to może mi się wydawać, że inni goście też będą mnie ignorować. Jeżeli powiedziałem w podcaście o tym, że. Mam w ofercie konsultacje, i żaden klient się nie zgłosił, to może mi się wydawać, że podcast nie sprzedaje. Ale tego typu uogólnianie to jest bardzo częsty błąd myślenia. O takich błędach, o tym i o innych błędach mówiłem w poprzednim odcinku numer 459. To był odcinek o wzorcach myślowych, które podcinają skrzydła solo przedsiębiorcom i podcasterom podcinają te skrzydła równie mocno. Jeżeli wierzysz w tego typu myśli, w tego typu uogólnienia, to szybko się zniechęcisz i nie dasz sobie szans, żeby Twój podcast się rozkręcił. A podcasty i generalnie marketing treści jako taki działają świetnie, tyle tylko, że trzeba dać im szansę, a ta szansa w przypadku treści oznacza czas, bo trzeba czasu, żeby ludzie dowiedzieli się o Twoim podcaście i zaczęli go słuchać. Trzeba czasu, żeby przez ten podcast zbudować relacje i zaufanie z odbiorcami. Poza tym. Trzeba też czasu, dlatego że nie każdy odbiorca potrzebuje Twojego produktu w tym momencie, w którym słucha. Więc, jeżeli powtarzasz te komunikaty, jeżeli te komunikaty wracają do słuchacza co pewien czas, no to wtedy jest szansa, że trafisz we właściwy moment. To długofalowe podejście dotyczy też formy podcastu. Niektóre formy są bardziej pracochłonne, na przykład pisanie skryptu podcastu słowo po słowie. Jest bardziej czasochłonne niż coś takiego, co ja robię, czyli spisanie sobie notatek w punktach, i później opowiadanie o tym, co sobie tam zaplanowałem. Jeżeli stosujesz jakiś skomplikowany montaż, to to też wymaga więcej pracy niż wycięcie ewentualnych potknięć. Jeżeli chcesz mieć podcast, w którym w każdym odcinku pojawia się inna muzyka, jakieś efekty dźwiękowe, to to też wymaga czasu i wysiłku. I na początku ta kreatywna zabawa możecie kręcić, ale chcąc utrzymać dłużej taki styl podcastowania, musisz się liczyć z tym, że trzeba będzie regularnie poświęcać na to czas. Albo zapłacić komuś, kto zrobi to za ciebie. Druga rzecz, związana z formułą podcastu, taka dosyć myląca, jest taka, że często wywiady wydają nam się łatwiejsze niż odcinki solo. No bo niby. Co? No wymyślisz 10 pytań, zadasz gościowi, a on zrobi za ciebie cały odcinek. Ale prawda jest taka, że wyszukanie dobrego gościa, umówienie się z taką osobą, przygotowanie dobrych pytań, ewentualne reagowanie na problemy techniczne, dostosowywanie się do terminów, które czasami trudno dopasować, jakieś zmiany tych terminów w ostatniej chwili. Czasami trudniejszy montaż, jeżeli gość mówi w taki sposób, że trzeba tam więcej wyczyścić. Czasem gość chce dostać odcinek do akceptacji, zanim go opublikujesz, i to też wydłuża cały proces. Więc to nie jest tak, że wywiad to jest taka bułka z masłem, która robi się sama. Poza tym zastanów się, co będzie, kiedy nagrasz 10, 20, 30 rozmów. Kogo zaprosisz? Gdzie znajdziesz kolejne osoby? Są na to sposoby, ale to może nie być takie łatwe i oczywiste, zwłaszcza jeżeli masz podcast sprofilowany na jakiś konkretny, wąski temat. Następna rzecz, która wiąże się z tym długofalowym myśleniem, o którym powiedziałem, to pytanie: jak często jesteś w stanie nagrywać i publikować kolejne odcinki? Ludzie czasem decydują, że będą wypuszczać nowy odcinek co tydzień, no a później życie, niestety, przynosi swoje przeszkody. Okazuje się, że nie dają rady i poddają się. Więc tutaj. Wskazówką może być podzielenie podcastu na sezony. Wtedy zamiast wypuszczać kolejny odcinek co tydzień, przygotowujesz serię na przykład 10 odcinków i później stopniowo je publikujesz. Potem masz przerwę, przygotowujesz kolejną serię i znowu je wypuszczasz. W razie potrzeby długość tej przerwy może się zmieniać. Jeżeli masz taki bardzo intensywny okres, no to ta przerwa może być dłuższa. A jeżeli możesz poświęcić więcej czasu w danym momencie na przygotowanie odcinków, no to może być krótsza. Raczej nie zalecałbym. Takiego planowania sezonów, kiedy dopiero zaczynasz, kiedy ruszasz z podcastem, raczej kiedy masz pewne doświadczenie. Dlatego, że kiedy masz wypuścić 10 pierwszych odcinków w życiu, to bardzo trudno będzie ci to zrobić, bez kompletnie żadnego feedbacku, bez żadnych informacji zwrotnych od twoich słuchaczy. Dużo łatwiej się działa, jeżeli wypuścisz na przykład 1, 2, 3 odcinki, zapytasz ludzi. Co sądzą, co im się podobało, co im się nie podobało, o czym chcieliby posłuchać i czujesz, że te kolejne odcinki powstają już tak trochę w kontakcie z odbiorcami, a nie zupełnie z głowy. Jak masz do większe doświadczenie, nie ma problemu, bo po prostu no, już wtedy dużo lepiej znasz twoich odbiorców. I jeszcze jedna rzecz, jeszcze jeden wątek związany z tą dłuższą perspektywą, to jest pytanie, jak długo będzie żył dany odcinek, jak długo będzie aktualny, bo z mojego punktu widzenia nagrywanie podcastu można by porównać do pracy w ogrodzie. To znaczy, możesz w ogrodzie zasiać rzodkiewkę i po trzech, czterech tygodniach ona wyrośnie i sobie ją zjesz, albo możesz zasadzić drzewo i żeby drzewo wyrosło i żeby były z niego owoce, no to trzeba tam kilku lat. Ale za to później z takiego drzewa zbierasz sobie jabłka co roku. Więc rzodkiewka to są takie odcinki o bieżących wydarzeniach, o tym, co dzieje się tu i teraz. I takie odcinki często szybko przyciągają uwagę, bo ludzie lubią być na bieżąco, no ale też szybko tę uwagę tracą. Natomiast te drzewa to są treści ponadczasowe, które długo żyją. I osobiście podchodzę podcastu jak do inwestycji zdecydowanie długoterminowej i zwykle też takie podejście zalecam, więc raczej sadzę drzewa niż rzodkiewkę. Zdarza mi się czasem nagrywać na bardziej bieżące tematy, ale zwykle celuję w długi okres i tak jest też z tym odcinkiem, bo te zasady, o których tutaj mówię, to są rzeczy, które obserwuję od dawna i jestem pewien, że za kilka lat też będą działać, jeżeli nie w 100%, to w 90. Więc, żeby nagrywanie podcastu dawało ci frajdę i przyciągało klientów. Po pierwsze, dopasuj styl podcastu do swojej osobowości. Po drugie, zadbaj o to, żeby kolejne odcinki, które publikujesz, łączyły się z Twoimi celami biznesowymi. A po trzecie, zaplanuj cały ten proces tak, żeby po trzech miesiącach się nie wypalić. Oczywiście, jeżeli chodzi Ci po głowie nagrywanie, to możesz mieć też różne inne pytania. Czy poradzisz sobie z tym od strony technicznej? Czego konkretnie potrzebujesz, żeby nagrywać? Jak łatwo taki podcast zmontować? Co robić, żeby spodobał się słuchaczom? Jeżeli takie tematy Cię interesują, zapraszam na stronę podcastpro.pl, tam bardzo chętnie podzielę się z Tobą moim doświadczeniem. Wystarczy, że zapiszesz się na specjalną listę mailingową związaną z nagrywaniem podcastów. Zapraszam na stronę podcastpro.pl. W tym odcinku to wszystko. Dzięki, wielkie do usłyszenia.